Silnik benzynowy zamontowany w tym modelu charakteryzuje się bardzo gwałtowną reakcją na minimalne ruchy przepustnicy w zakresie małych kątów otwarcia tejże przepustnicy. Zobaczmy na krzywej gazu dla trybu zawisu. Dla położenia drążka 50% odpowiadającego najczęściej właśnie zawisowi modelu nieruchomo, mamy kąt otwarcia przepustnicy tutaj poniżej 25%, a w zasadzie poniżej 20%. Jak pokazywałem we wcześniejszych odcinkach, w governorze ustawionym jest minimalne położenie drążka gazu, przy którym następuje wyłączenie governora. Governor w modelu jest ustawiony w ten sposób, że mniej więcej poniżej 10% wychylenia drążka przepustnicy, licząc od minimalnego poziomu, następuje wyłączenie governora, aby można było wyhamować wirenik. Tak więc mamy tutaj bardzo niewielki zakres wychyleń serwomechanizmu, w którym governor musiałby się zmieścić z utrzymaniem stałych obrotów. Praktycznie będzie to pomiędzy 25 a około 10%. Pokażę zaraz, jak to wyglądało dla silnika żarowego. Zobaczmy, że dla silnika żarowego przy zawisie, przy mniej więcej drążku gazu w połowie zakresu wychyleń, krzywą mieliśmy na poziomie 50%. Tutaj wyłączenie governora następowało przy pozycji drążka poniżej 15%. Mieliśmy więc zapas 35% tutaj od dołu, który governor mógł sobie wykorzystywać do sterowania serwem przepustnicy. Tak więc wydaje mi się, że moje obawy co do skuteczności działania governora dla trybu zawisu są jak najbardziej uzasadnione. Ustawię teraz krzywą gazu dla trybu normal. Producent silnika zaleca, aby dla tłumika typu Power Boost ustawić krzywą dla zawisu taką, aby zawis następował przy 20% otwarciu przepustnicy. Podobne wartości można znaleźć w dokumentacji Hirobo, którą zresztą wcześniej pokazywałem. Wybieram funkcję ustawiania krzywej gazu. I tak dla zawisu ustawię wartość 20%. Dla drążka gazu wychylonego do pozycji 25% ustawię wartość krzywej na poziomie 16%. Dla drążka gazu w pozycji 75% wychylenia ustawię wartość krzywej na poziomie 24%. I dla maksymalnie wychylonego drążka ograniczam otwarcie przepustnicy do poziomu 72%. Kształt krzywej jest zgodny z podanym w instrukcji Hirobo.
przy tak ustawionym nadajniku mógłbym w zasadzie uruchomić już silnik w modelu. Oczywiście nie korzystając na razie z Governora, gdyż ma nieustawione poszczególne obroty. Wyjdę teraz do menu głównego nadajnika. Oczywiście mając ustawione wstępnie krzywe skoku i gazu dla trybu normal, nie możemy mieć żadnej pewności, że to będą na pewno te wartości wykorzystywane przy zawisie. Dla trybu normal mamy na nadajniku tutaj dwa dodatkowe dostępne pokrętła, gdzie w zawisie możemy sobie ustawiać jednym pokrętłem korektę skoku, natomiast drugim pokrętłem korektę obrotów. Działanie tych dwóch pokręteł jest widoczne tylko wtedy, kiedy drążek gazu i skoku ogólnego znajduje się w środkowym położeniu, czyli w zasadzie wtedy, kiedy model znajduje się w zawisie. Ustawię drążek gazu i skoku w pozycji środkowej. I teraz lewym pokrętłem mogę sobie korygować wartość skoku ogólnego. Natomiast prawym pokrętłem otwieracie przepustnicę. Tak jak wspominałem, te pokrętła działają tylko dla drążka w okolicach położenia środkowego. Przy położeniu minimalnym skok nie jest korygowany. Podobnie przepustnica. To piknięcie nadajnika sygnalizuje nam, że dane pokrętło jest w położeniu neutralnym. Podobnie w górnej pozycji drążka również niewidoczny jest wpływ pokrętła.